Cześć, ja jestem Borek, a dzisiaj gramy w Subnautica. Dzisiaj taki nietypowy odcinek. Znaczy nie tyle co nietypowy, tyle że taki trochę taki bardziej bliski zakończenia. Słuchajcie, specjalnie włączyłem Subnautica, żeby wam nagrać odcinek. I patrzcie. Dzisiaj idziemy do CM Perola, czyli gościa specjalnego, że tak powiem, którego jeszcze nie znacie. Weźmy sobie item prekursor Iron Crystal 10. Weźmy sobie artefaktów, nie wiem jaka jest komenda na artefakty. I udajemy się na biom Lava Zone. Ściszcie sobie słuchawki, czy cokolwiek tam macie, bo będą zaraz dźwięki Sea Dragona. Teraz już się chcę ściszać gry. No, już się wczytał Lava Zone. Jesteśmy w tym momencie na Active Lava Zone. Sea Dragon się powinien pojawić zaraz. Jest. Druga największa istota Subnautiki. Czego się już dowiedzieliście w top 10. O, jest CM Perol. Jak widzicie, mamy tutaj taką sylwetkę CM Perola jakby przed sobą. Nie wiem, co o tym mówić, czy to wygląda przyjaźniej, czy bardziej tak creepy, wiecie o co chodzi. Czekajcie sobie. Unlock doors. Dobra, i uwaga. Piękne dźwięki, piękne detale. Może nie najlepsze, ale przynajmniej jakoś to wygląda, no nie? Pokażę wam coś naprawdę, naprawdę smutnego. I nie dla wrażliwych osób. Nie te malutkie robociki, one są nawet słodkie. Mogliście już widzieć, co chciałam wam pokazać? Weźmy sobie item scanner. Zeskanujmy sobie to. O kurczę, ale to jest długie, dobra. Nie będę tego czytał. Nie będę was zanudzał. Słuchajcie, napiszcie mi, ja widzę, że bardzo mało subskrybentów mi teraz wbija. Więc napiszcie mi, jaką serię teraz chcecie. Czy chcecie Minecrafta, czy chcecie jakieś serie z, nie wiem, z gier na konsoli, czy coś takiego, bo ja naprawdę nie wiem, jaka seria wam by się mogła spodobać. Więc wiecie. Nie będę tego skanował, bo to jest niepotrzebne. I teraz idziemy do pomieszczenia z piperami, czyli z pieprzusiami, jak ja to lubię je nazywać. Z ubrami. I one teraz mają właściwości lecznicze. Po tym jak wchodzą do takiej pompy. O, tutaj widzicie, jest już przetłumaczona, a tutaj nie jest przetłumaczona Alien Vibe. O
Upsik. Troszkę tak, o, widzieliście nawet tam pieprzusia, który sobie tam, pepera, który sobie tam przepływał. Zapraszam również na kanał mojego brata ciotecznego Statu Play. Jako że inspirujemy się razem swoimi kanałami, to zmieniam nazwę kanału, bo mój kanał wiem, że naprawdę ciężko jest znaleźć. Jak się po prostu pisze Bolo Gameplay TV, trzeba się postarać, żeby ten kanał znaleźć. Więc poszukam jakiegoś Bolo Play i zobaczę, ile ich tam będzie, bo jak będzie ich tam dużo, to raczej nie będę robił takiej nazwy kanału. A jeśli nie będzie ich dużo, to tam jest pomieszczenie z jajkami, którego nie będę pokazywał, bo nawet się nie znam na tych jajkach. A tam reszta tych pomieszczeń to są pomieszczenia z teleportami. O, widzicie, potrzebujemy niebieskiego artefaktu. Dobra. I wskakujemy sobie. Jest CC Emperor. Ma trochę polepszone modele teraz. Czy jesteś tu, żeby się bawić? Inni przyszli, ale się sami bawili. Oni mnie nudzili mnie. Teraz zniknęli, a i w końcu mam ciebie. No, nawet tutaj jest napisane. Moje pokolenie chce się wykluć, by się pobawić poza tym miejscem. Byliśmy tu za bardzo długo. Inni mieli... Czekajcie. Inni mieli sposoby nadawania przepustki na zewnątrz. Pytałam ich o to, ale oni tego nie słyszeli. Jak możesz słyszeć, możesz pomóc. Jak możesz pomóc, powiem innym. Tutaj chyba CM Emperor ma na myśli prekursorów. Chcieli bardzo źle, by wiedzieć. Ściszcie sobie cokolwiek tam macie i uwaga. Uwaga, siebro. Ała! Dobra. I cyk. Dałeś mi to, o co pytałem. Dam ci to, czego szukasz. Oni nie mogą być wymocnieni z ich skorupek. Coaxed? Nie wiem, co to znaczy coaxed. Chyba wyklute, czy coś takiego. Nie wiem. To jest to, czego inni nie mogli widzieć. Dam ci sekret potajemnie. Mam nadzieję, że nie będę znowu obgadany czy coś takiego. No, mogę sobie jeszcze to sobie zastanować. I teraz czekajcie. Item hatching enzymes. Cyk. What? Mały lak.
Przepraszam, mała przerwa. Uuu, jakie słodziaki! Możemy sobie je zeskanować. O, zobaczcie, jakie malutki. I teraz one płyną do... Chyba to jest ona, ten Jemper, bo to jest chyba ich mamuśka, czy coś takiego. Zobaczcie, jak śmiesznie pływają. Ta jeszcze się wykluwają. O, zobaczcie. Tak jeszcze troszkę na siłę niektóre będą, o, widzicie? Tak na siłę trochę pływają. Szkoda, że nie możemy tego dużego Siemperora sobie zeskanować. A, Reaper ma też nowe modele. O, widzicie sobie, się maluchy tutaj bawią z mamuśką. I Siemperor teraz słabnie. O, nawet jest animacja tego, że on się przewraca. Może mu się trzęsie ten taki. O, i moje pokolenie, znaczy moje potomstwo płynie na płcizny. Dziękuję ci. Ich wolność to mój koniec. Najprawdopodobniej jak się spotkamy następnym razem będę... no, jak to się mówiło? Będę... Czekajcie, co to znaczy? Będę tym oceanu. Będę nosić nasiona do nowych... do nowych tych... no... lądów. Albo bardzo małych stworzeń. To widzi dziury pomiędzy ziarenkami piasku. Czyli prawdopodobnie jak będzie Siemperor jakimś innym stworzeniem, chociaż no wątpię w to, żebyśmy się następnym razem spotkali z Siemperorem, no bo wtedy już uciekniemy z tej planety, a nawet jeśli nam się to nie uda, to pewnie Siemperor będzie takim peperem, którego my sobie zjemy. To coś takiego. Jeszcze nie. Żegnaj, przyjacielu. I teraz każdy z tych Siemperorów płynie do którejś z tych kryjówek. Możemy sobie tego... A, i tam na początku jak byliśmy, to było napisane, że te stalkery i te bone sharki są bardzo pasywne. Znaczy, nienormalnie pasywne, czy coś takiego. Zobaczcie, teraz sobie weźmy survival. Czekajcie, oksydzianu, żeby nam tlen nie zżerało. Podpłynie sobie do takiego bone sharka. O, widzicie? Nawet nas nie chce atakować. A tak to już byśmy nie żyli. Weźmy sobie jeszcze item knife. Możemy nawet go zaatakować. Widzicie? Tylko ucieka. I tu stalker. Stalker. No i nic nam nie robi. Są bardzo pasywne. I teraz, jak popłyniemy... Jezu, ale tu tych enzymów 42. I teraz tak. Jak wejdziemy do portalu i wrócimy się z powrotem... O, troszkę nam się zbagowało. Jak wejdziemy do portalu i się z powrotem wrócimy, to Siemperor sobie będzie leżał. Nie tyle, co już umrze, tylko już będzie leżał. Bo będzie miał jeszcze tak troszkę otwarte oczy. Niestety nie będziemy mogli już mu pomóc. A specjalnie teleportujemy się teraz pod działo, no nie? Bo jak zjem, to patrzcie, te baby lewiatany wypuszczają te enzymy. My sobie te enzymy zjemy, wtedy się wyleczymy z kararu. Idziemy pod działo, wchodzimy do działa, leczymy się z choroby,
wyłączamy działo i możemy jeszcze pójść się pożegnać z Emperorem, zanim odlecimy rakietą. I tam na nowym biomie Duns, nie wiem czy to jest nowy biom, ale chyba nowym biomie Duns, mają być składniki rakiety, którą sobie zbudujemy, i podstawa rakiety powinna być gdzieś w Aurorze, składnik. Budujemy rakietę za pomocą tej konsoli pojazdów i ta rakieta naprawdę się będzie długo budować. Znaczy nie tyle co naprawdę długo, tylko że platforma startowa się będzie bardzo długo budować, chociaż że nie jest wcale taka duża. I na tej platformie startowej będziemy budowali resztę rakiety, bo widziałem ten filmik deweloperów z zamkniętej bety. I tak, no i będzie można sobie uciec tą rakietą i najprawdopodobniej 99% graczy, zanim odleci rakietą, się przyjdzie pożegnać z Emperorem tym oto portalem. Wrócą się tutaj i ujrzą ostatnie pożegnanie. To tak dosłownie. Czekajcie, skoro to Bone Sharki i te Stalkery są takie pasywne, to czemu Emperorowi nie pomogli? Nie pomogły. Słyszymy nawet oddychanie. No człowieku, no to nie jesteś człowiekiem. No chętnie bym ci pomógł, no ale sorry, czekaj, wezmę opcję, tak żeby były lepsze te. Wyłodzenie krawędzi, wywal to, nie. To wszystko ma być ostre. Aha, czyli to jest tylko jakość najwyższa. Aha. O Jezu, ale lamy. Była mała ścina, sorry. Aha. O, była mała ścina, o Jezu, ale mamy słabe tekstury, teraz czekajcie. 4. Znowu będzie pewnie mała ścina. Nie, nie taka duża, jest tak źle. Widzicie, tutaj jest jemper, no. Nie możemy już nic zrobić, niestety, no. No nie wiem, no, szkoda, no. Najchętniej to, gdyby rakieta była wystarczająco duża, to ja bym wziął Emperora ze sobą. Naprawdę, ja nie żartuję. Bo Emperor naprawdę był przyjazny dla nas. A czemu Emperor zrobił tak, że zamiast od razu umierać, zanim nas zobaczył i jak miał 1000, bo teraz aktualnie ma 1000 lat. Czemu nie mógł po prostu umrzeć wcześniej, żeby się nie męczyć? Albo prekursorzy nie chcieli go uwolnić. Znaczy nie tyle co uwolnić, ale wykluć jego małe, no nie? Które już sobie tam już popłynęły. Ale fajnie ten portal z daleka wygląda. I wiecie, on czekał na kogoś, kto naprawdę mu pomoże. Znaczy nie tyle co pomoże, tyle że po prostu wykluje mu te młode, sobie je zobaczy i już może umrzeć wtedy, bo sobie je zobaczy, będzie wiedział, że się wykluł i że nic im nie jest. No, no i to się wiąże z tym, że Emperor sobie niestety umiera. Możemy go nawet spróbować wpłynąć do jajka Emperora, bo nawet są dość duże. Gdybym się zwinął w kulkę, chociaż że się tego nie da zrobić, no to pewnie bym dał radę. Słuchajcie, odcinek trwa 20 minut, więc to jest jedyny save, bo Subnautica musiałem usunąć. Nie będę, przyczynę wam już wyjaśnię w kolejnym odcinku, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i pa, pa!